Cie mano, zastanawiacie się, jaki jest event na walentynki? Ano taki, że dropią nam żółte prezenty. Z żółte prezenty. Drop z niej wygląda tak, jak macie wszystko w opisie. Róże i oczywiście czekoladki. Róże są dla kobiet, czekoladki dla facetów. To możemy otwierać. Co dropi z czekoladek? Poty, 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 poty i poty. No, tak mniej więcej to wygląda, ten drop. <laughs> nie, tak, nie zaciąłem się. To nie było tak, widzisz, że... Ale tak. To jest event dla... Cholera, kiwie dla kogo? Ja zbiłem kilkanaście tych matinów. Wydropiłem parę róż, parę czekoladek. Więcej róż niż czekoladek. Różę oddałem. Pozdrawiam serdecznie swoją szomankę. Tak. I powiem wam, że no... I jakoś event szału nie robi. W ubiegłym roku z tego co pamiętam było można wydropić yy, szkaty, które było można otworzyć 10 razy. W tym roku, w walentynki, możecie wydropić szkatę, którą można otworzyć raz, a drop, tak jak już powiedziałem wcześniej macie w opisie oraz w komentarzu na dole. A jak wygląda event dla IS-u? <laughs> to jest dopiero magia. Pety. Pewnie kostiumy też jakieś są. Potem skrzynki. Potem różne rzeczy. 20% tam taniej. Więc naprawdę bardziej jest pomyślane o jest niż o graczy. A jak często dropi ta żółta szkatułka? No powiem wam, że dropi tak często, że jeszcze jej na oczy kurde nie widziałem. Więc myślę, że to jest takie trochę bardziej. My wam coś damy. Ale tego nie dropniecie. To jest tak jak z radami pustelnika. Które... Z radami pustelnika? Dobrze to się nazywa? Dobrze nazywam? Chyba tak. Ja też mam taki problem, że no niby to dropi. Niby to dropi podczas eventu, ale ja jeszcze ani razu tego nie wydropiłem, więc to jest tak samo z tymi szkodkami. Drop, jak już powiedziałem, macie w opisie, całe spisy eventowe macie w opisie. I pewnie zapytacie, o co chodzi z tym Metinem? Hej, Darek, o co Kaman? Co jest grane? O to chodzi? Też macie link w opisie. Tak tylko mówię. Wracając do Walentynek. No aktualnie bardziej się bawię na Inwory niż tutaj na PL-u, no bo na PL-u, kurczę, jakoś nie mam takiej weny, żeby coś nagrać. Mam przygotowany odcinek na moje pytanie, twoja odpowiedź, ale to dopiero mam trzy pytania, więc jeśli macie jakieś pytania, bardzo serdecznie proszę o pisanie w komentarzach. Walcie śmiało, ja postaram się odpowiedzieć na te, które po prostu jeszcze nie były, a na te, które były, po prostu podam link do poprzedniego filmiku, czy też odpowiem tak, wiecie, pisownie, pisemnie pisownie. Więc bardzo proszę o komentarze pytające co i jak na PL-u. A, od razu odpowiem, bo wiem, że to jest najczęstsze pytanie. Co z werbowaniem? Werbowanie podobno jest tak zbugowane, że w ogóle nie działa, więc to jest lipa totalna. A wy, jeśli chcecie utrzymać nosa GF-owi i dać mnie trochę zarobić, może na jakąś ramę dodatkową, zapraszam do robienia reflinków, z Matina. A wam się może jakiś konto przyda? Kto wie? Też link macie w opisie. Co do tego eventu, ja się nie spodziewałem, że to będzie coś cudownego, że zbije 10 metrów i będę miał dwie szkaty. Nie, z czekoladek, jak już wcześniej powiedziałem, są poty, 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 poty i tyle poty. Tak, właśnie teraz widzieliście. Fajny ten pomysł. Z tymi metinami, że one tak wyglądają, ale powiem wam, że nieraz szukanie ich po mapce Kurczę, gdzie ten metek jest? Szczególnie na tych mapach ciemniejszych Kompletnie tych metinów nie widać Ale tak to jest naprawdę bardzo fajnie Pierwszy raz chyba, czy drugi nawet padłem tylko na tych metkach Wiecie, one tak się wydaje, że to jest jakaś tam czekoladka, że to się szybko ubija To jest nic bardziej mylnego Czekoladka jest tak samo silna jak metek 45 i się rozpada. Powinna tu się jeszcze pokazywać taka czekolada, że się wydropiona, została czekolada i coś się nie istnieje tam dodatkowo leci. To by był dopiero event ciekawy, że każdy meting czekoladowy by coś tam dawał. I drop na przykład by był w jakiś wiecie bardzo, bardzo ciekawy. Ale niestety tak się nie stanie, bo to jest już i w ogóle inna magia. I tak tylko mówię. A, właśnie, jeśli chcecie zgarnąć koszulkę, bo tak ostatnio zrobiłem konkurs na koszulkę. Jeśli ktoś chce zgarnąć koszulkę, również link macie w opisie. Dzisiaj bardziej filmik informacyjny, ale powiem wam, że no, chciałem pokazać, zbiłem naprawdę parę metków, jaki jest z drop, i że nie ma po prostu. Tutaj tego, tego, a koszulka nie jest na Dariusz III Facebook fanpage, tylko jest na Dim2 fanpage. Trochę nowy, trochę bardziej pogmatwany, ale tam będą takie rzeczy jak, nie wiem, vlogi, wideorelacje, go-bike, jakieś challenge. Prawie zostałem wyzwany do kakałko challenge. Eee, tylko wiecie, żeby zrobić kakałko challenge, no to trzeba mieć kogoś, żeby się pobawić w kakałko. A nie, 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 nie nie o to kakao oczywiście chodzi. Go kakao, kakao, kakao! Wypić pół litra kakao zamiast pół litra piwa. Więc, jak ktoś mnie tam gdzieś tam wyzwie, no to nie podejmę. I nawet mam pomysł, jak to zrobić. Ha, 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 ha. I to by było na tyle. Podobało się, Zostaw łapkę w górę i do zobaczenia do następnych odcinków Spela!